Ale to Kinga. I Adam. Dzisiaj przesadzamy awokado. Dokładnie, tak jak powiedziała moja córeczka, będziemy przesadzać awokado. Jakieś 6-7 tygodni temu przygotowaliśmy awokado z pestki, żeby wykiełkowało. Tu pokażę, jak wyglądają korzonki tego awokado. Prezentuje się to tak, więc tu nasza pestka właśnie ładnie rośnie. Gdzieś w tym miejscu w karcie będzie odnośnik, jak wsadzaliśmy to. Chodzi o to, żeby ładnie wyciągnąć tą pestkę i na wykałaczkach w szkle tutaj to rosło w wodzie. No właśnie te korzonki bardzo ładnie wyrosły. Będziemy teraz właśnie wsadzać to do ziemi, do doniczki. Potrzebujemy doniczki z otworkiem, żeby w nadmiar wody mógł wypływać. Będziemy też potrzebować albo kamyczków, albo jakiegoś innych specjalnych właśnie jakiegoś perlitu czy czegoś takiego, żeby był drenaż na dole, żeby nadmiar wody mógł wypływać. My akurat użyjemy kamyczków. Trzeba wsypać tutaj kamyczki na dół doniczki. Możesz wszystko przesypać, jak chcesz, to po kolei. Dobrze, to ułóż ładnie. Chodzi o to, żeby ziemia nie blokowała naszego otworku, żeby właśnie się to wszystko zatrzymało na tych kamyczkach na początku, ale woda, żeby spokojnie mogła opuścić naszą doniczkę. Czemu awokado nie lubi wody? Nie może być za dużo wody, wiesz? Trochę wody musi być, żeby ziemia była mokra, ale nie żeby ono stało cały czas w wodzie. Bo tak na początku jak rośnie, to lubi wodę, ale później jak już będzie rosło, to za dużo wody nie będzie dobre dla niego. I nie wyrosnie? Tak, wtedy może nie wyrosnąć, jak będzie aż za dużo tej wody. Ma mieć mokro, ale nie ma stać w wodzie. Super. Kamyczki są ładnie ułożone. Okay. Teraz weź ziemi. Jedną łyżeczkę ziemi nasyp. Czy łyżkę ziemi. Z naszego awokado. Ostrożnie. Nie aż taką dużą, mniejszą. Ale już nasyp. Z naszego awokado wyciągam jeszcze na niesyp więcej. Poczekaj chwilę. Z naszego awokado usuwamy wykałaczki. Mogę ja też. Usunąć wykałaczkę, to wyciągnij wykałaczkę. Czy ona już do końca życia awokado będzie miała takie dziury? Później awokado będzie rosło dalej. Pestka nie będziesz tutaj widziała żadnych później tych dziur. Wyciągnij ostatnią. O. I teraz kim ostrożnie trzeba obsypywać to ziemią. Ja będę tak trzymał, a ty ostrożnie, małymi porcjami. Obsypuj. Tak, tak, tak. Nasze awokado mamy już w doniczce, przysypane właśnie ziemią, ale tak, żeby trochę tego wystawało. Klap, klap. Mam nadzieję, że to z tego coś wyjdzie, bo to pierwszy raz robimy. Teraz trzeba jeszcze je podlać. Podawaj ładnie. O. No i teraz pozostaje nam oczywiście dalsze czekanie. Zobaczymy, czy oprócz korzonków, czy to coś zadziała, czy wyrosną listki. Wtedy na pewno dalej to wszystko pokażemy. Tak się prezentuje nasze awokado po miesiącu. Dokładnie, tak się prezentuje nasze awokado. Mniej więcej po 5 tygodniach od wsadzenia naszej wykiełkowanej pestki do ziemi. Jak podoba ci się taka roślinka? O, masz awu. Oczywiście trzeba pamiętać o regularnym awu. Podlewaniu, żeby było w miarę wilgotno. Jeśli się chce, żeby roślinka była nie aż taka rosnąca w górę, to wtedy należy z tego, co mi wiadomo, przyciąć troszeczkę na sam czubeczek, żeby ono się zaczęło, wystarczy, żeby zaczęło się bardziej rozkrzaczać. My na razie pójdziemy, żeby wyrosło troszeczkę w górę. Będziemy też obserwować w czasie, jak to właśnie wyszło. Podobał ci taki eksperyment botaniczny właśnie z wyrośnięciem awokado? Tak, tylko nie chcę, żeby było tak jakoś tak proste. Ja wolałam, żeby było troszkę na boki. No to wtedy niedługo przytniemy sam czubeczek, dobrze? Tak, żeby było jakoś na boki. Tak, jak przytniemy czubeczek, na razie chwileczkę jeszcze porośnie, przytniemy czubeczek, wtedy będzie teoretycznie rosło bardziej na boki, rozkrzaczać się będzie nasza roślinka. Więc zdecydowanie warto coś takiego z dzieckiem wykonać, nie było to zbyt trudne do wykonania. Właśnie.
najfajniejszy abuś. To co, polecasz taki eksperyment? Tak, muszę jeszcze coś powiedzieć do kamery. To idź powiedz. I proponuję, żeby dawać imiona awokado. Oczywiście, tak jak wspomniała moja córka, warto, żeby dziecko nazwało swoją roślinkę, więc zdecydowanie polecamy. Polecamy? Tak. Jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie własnego tego typu pomysły na eksperymenty botaniczne z dzieckiem, to zachęcam do podzielenia się dole w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej, pa pa.